Patryk Szulc Bomba w Pabie. Lata dziewięćdziesiąte uważane są za najlepszy czas dla polskiej mafii, ze wszystkimi jej niekiedy imponującymi, jak i przerażającymi symbolami. Piękne kobiety, szybkie samochody, świetna zabawa, ogromne pieniądze, ale też narkotyki, porwania, pobicia i co najgorsze, przelane rzeki krwi. Wydawać by się mogło, że po rozbiciu dwóch największych organizacji przestępczych w Polsce, Grupy Pruszkowskiej i Wołomińskiej, złote czasy przestępczości zorganizowanej bezpowrotnie minęły. Nic bardziej mylnego. Przez kolejne lata gangsterzy przeszli potężne przeobrażenie, by teraz częściej nosić garnitury i wyłudzać podatki, zamiast ubierać się w dresy i z kijami bejsbolowymi w ręku wymuszać haracze. Zanim jednak do tego doszło, bandyci uważali, że przejąć władzę, zyskać szacunek i nazywać się w półświadku spadkobiercami legendy Pruszkowa czy Wołomina można tylko brutalnością, jeszcze większą niż ta, która charakteryzowała te dwie grupy. Najwyższą formą brutalności były rzecz jasna zabójstwa. Te zdarzały się często z użyciem broni palnej, niejednokrotnie po wcześniejszych torturach, złamaniem rąk i nóg albo przypalaniem ciała, czy materiałów wybuchowych. Ofiary liczono w dziesiątkach, choć może brzmi to makabrycznie, takie działania gangsterów dawały zwykłym, przerażonym ludziom nadzieję, że w obliczu bezsilności policji przestępcy sami się wybiją. Bywało blisko, i jednak niekiedy ofiarami stawały się osoby zupełnie przypadkowe i niewinne. Tak było dokładnie dwie dekady temu w nowym dworze mazowieckim. Koniec lat 90. to nie koniec gangsterki. Gang Pruszkowski, być może nieświadomie, zmierzał w 2000 roku do swojego spektakularnego końca. W połowie sierpnia świadkiem koronnym został Jarosław S., dziś Jarosław Eł, czyli Masa. Kilkanaście dni później doszło do zatrzymań wielu szefów i członków gangu niższego szczebla. Uciec udało się Andrzejowi Z. Słowikowi. Wpadł pod koniec października 2001 roku w Hiszpanii. Skądinąd masa, od maja 2018 roku przebywa w areszcie, a na początku 2020 roku do sądu okręgowego w Łodzi trafił akt oskarżenia wobec niego. Zarzuca mu się 17 przestępstw, między innymi oszustwo co do mienia wielkiej wartości, paserstwo towarów pochodzących z kradzieży przestępstwa korupcyjne czy składanie fałszywych zeznań, a nawet składanie zawiadomień o przestępstwach niepopełnionych. Masa może trafić za kratki na 10 lat. Natomiast Słowik został aresztowany w lutym 2017 roku razem z innymi dawnymi szefami Grupy Pruszkowskiej Januszem P. pseudonim Parasol i Leszkiem D. pseudonim Wańka. Andrzej Z. podejrzany jest o udział w grupie przestępczej wyłudzającej podatek VAT, pobicia i rozboje. Pod koniec 2019 roku miał możliwość wyjścia na wolność po wpłacie kaucji w wysokości 400 tysięcy złotych, jednak nie skorzystał z tej opcji. Wróćmy jednak do uderzenia organów ścigania w czołowe gangi w kraju. Gdy policja od miesięcy przygotowywała się do zdecydowanego ciosu w polską przestępczość zorganizowaną, mniejsze grupy mogły niepostrzeżenie toczyć między sobą wojny, zupełnie niedaleko od stolicy. Z takiego założenia wyszli przestępcy związani z tak tzw. Grupą Modlińską, jak i Grupą Nowodworską. Obie działały w oddalonym o czterdzieści kilometrów od Warszawy nowym dworze mazowieckim. Na czele tej pierwszej stali Grzegorz K. pseudonim Gienek-Welgienio, nazywany też czasem Gieno, i jego brat Dariusz K. pseudonim Kary. Drugą kierowali Paweł G. pseudonim Głębik oraz Marek B. pseudonim Biały. Gangi miały charakter multiprzestępczy. Zajmowały się wszystkim od produkcji i wprowadzania do obrotu znacznych ilości środków odurzających przez przemyt i handel bronią, a nawet materiałami wybuchowymi, porwania dla okupu, wymuszenia haraczy, czerpanie korzyści z nierządu, aż po zabójstwa. Kilkanaście egzekucji było efektem rywalizacji właśnie między grupami modlińską i nowodworską. Poszło oczywiście o podział pieniędzy z nielegalnych źródeł. Było ich na tyle dużo, by wystarczyło dla każdego, ale gangsterzy zwykle nie lubią się dzielić. Prędzej czy później dochodzi między nimi do konfliktów, bo jeden gang podchodzi do tego metodą zero-jedynkową, chce mieć wszystko albo nic. Nie oznacza to jednak, że w zamachach ginęli wyłącznie przestępcy czy ścigający ich policjanci. Wśród zabitych znalazły się też osoby postronne, zupełnie przypadkowi cywile. Wszystko zaczęło się od dość niewinnych zatargów, rzecz jasna jak na gangsterskie standardy na początku roku 2000. Ktoś miał ostrzelać samochód jednego z członków grupy Nowodworskiej. Podejrzewano o to konkurencyjny gang Modliński. Dlatego w odwecie pobito Karego. Dokonali tego współosadzeni, kiedy Dariuszka przebywał w areszcie śledczym Warszawa Białołęka. Potem sytuację próbowano ustabilizować, umawiając rozkminkę, czyli spotkanie przestępców w celu wyjaśnienia spornych kwestii, w której poza zwaśnionymi stronami mieli wziąć udział ludzie z osławionego Wołomina. Jako związani z większą, być może bardziej poważną i doświadczoną, a na pewno bardziej medialną grupą, byli idealnymi mediatorami. Na niewiele się to zdało. Konflikt zamiast wygasać, rozwijał się na dobre. W czerwcu 2000 roku Grzegorz K. postanowił zdecydowanie nagłośnić cichą wojnę z konkurencją w cieniu rozbijanego Pruszkowa i Wołomina. Zlecił jednemu ze swoich żołnierzy obrzucenie granatami stolika zajmowanego często przez gangsterów z grupy nowodworskiej w pabie EB w Nowym Dworze Mazowieckim. Lokal znajdował się w samym centrum miasta. Bytypowany do zrealizowania zamachu przestępca postanowił się jednak wycofać. Tymczasem Gienek nie chciał zrezygnować ze swojego planu. Wynajął Daniela E, pseudonim Julio Velculio i prawdopodobnie byłego policyjnego antyterrorystę Marka N, pseudonim Marek z Marek. Współpracowali oni z grupą wołomińską, ale przyjmowali roboty od różnych osób. Zwykle były to mokre roboty. Masakra zamiast festynu. Zadaniem Marka z Marek miało być zorganizowanie ładunku wybuchowego do przeprowadzenia egzekucji. Okazała się nim prawie 5-kilogramowa bomba z plastiku o ogromnej sile. Zdaniem specjalistów już 200 gramów mogłoby niemal całkowicie zniszczyć samochód osobowy. Nie trudno sobie wyobrazić, co 5 kilogramów plastiku zrobiłoby z człowiekiem. Materiały wybuchowe ukryto w ogródku Pabu EB pod stolikiem, przy którym niemal każdy wieczór spędzali gangsterzy z grupy nowodworskiej. Zainstalowanie bomby było o tyle proste, że ogródek lokalu wyłożono kostką brukową. Wystarczyło wyciągnąć tylko kilka z nich, schować co trzeba i z powrotem przykryć kostką. Pomysł na zamach wydawał się niemal idealny. Podłożenie ładunku udało się przeprowadzić niepostrzeżenie. 23 czerwca 2000 roku w centrum Nowego Dworu miał odbyć się festyn. Przygotowywano się do niego także w pubie. Właściciel zaangażował do pomocy barmana i innego pracownika, wynajął też jeszcze jednego mężczyznę z zewnątrz. Któryś z nich najprawdopodobniej zauważył w trakcie prac, że kostka brukowa została naruszona i chciał ją poprawić. Mogło to być też dziełem przypadku. Wystarczyło nadepnąć kostkę w nieodpowiednim miejscu, aby spowodować zapłon i eksplozję przed czasem. Doszło do tragedii. Bomba rzeczywiście wybuchła wcześniej niż zakładali gangsterzy pracujący dla Gienka. Cała czwórka przygotowująca lokal do festynu zginęła na miejscu. Ich szczątki i siła wybuchu rozrzuciła od kilku do nawet trzydziestu metrów dalej. Ofiarą tej egzekucji, wbrew temu, co zakładali Julio i Marek z Marek, nie został żaden przestępca z konkurencyjnego gangu Nowodworskiego. Nie było ich wtedy w pubie. Zginęli przypadkowi niewinni ludzie. Jak na ironie, po nowym dworze mazowieckim krążyła anegdota, że barman z lokalu obleganego przez gangsterów chciał na drzwiach wywiesić kartkę Nie strzelać do barmana. Tylko tyle mógł zrobić, w nieco żartobliwym tonie. Nikt nie odważyłby się wyprosić gangsterów z baru. Szczęście w nieszczęściu, że do eksplozji doszło rano, a nie wieczorem, już w trakcie festynu, przy takim ładunku liczba zabitych mogłaby wzrosnąć nawet do kilkunastu osób. Po tych wydarzeniach nasuwa się pytanie, czy sprawcy rzeczywiście byli zawodowymi killerami, za jakich uchodzili? Czy może jednak okazali się desperatami, którzy za pieniądze nie mieli problemu z dokonaniem wielokrotnego zabójstwa w tak nieprzemyślany sposób? Sprawiedliwość nie zawsze sprawiedliwa. W 2013 roku Daniel E. i Marek N. zostali skazani na kary dożywotniego pozbawienia wolności. Co jednak najbardziej zaskakujące, wyrok ten zapadł, kiedy obaj przestępcy przebywali na wolności. Wcześniej bowiem sąd, który prowadził sprawę od 2003 do 2011 roku, stwierdził, że stosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania przez taki okres to zbyt długo, nawet dla podejrzewanych, a potem oskarżonych o czterokrotne zabójstwo. Marek z Marek, czego w zasadzie można było się spodziewać, krótko przed ogłoszeniem wyroku zniknął. Policjanci ujęli go w grudniu 2014 roku. Julio także się ukrywał, ale ostatecznie sam stawił się w prokuraturze. Tłumaczył podobno, że nie wytrzymywał już stresu związanego z ciągłą ucieczką. Tymczasem, obecność w celach obu oskarżonych wcale nie gwarantowała definitywnego końca sprawy. Rok 2014 przyniósł bowiem uchylenie orzeczenia przez sąd apelacyjny w Warszawie i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania stołecznemu sądowi okręgowemu. Julio i Marek z Marek znów mogli cieszyć się wolnością. Formalnie po uchyleniu wyroku nie byli przecież skazani, a przewlekłość trwającego od lat procesu nie była ich winą. Postępowanie sądowe znów trwało długo. Zakończyło się tym razem dopiero w czerwcu 2019 roku, a więc niemal dwadzieścia lat po zbrodni. Sąd okręgowy dla Warszawy Pragi zdecydował, że Julio spędzi za kratkami resztę życia. Poza wydarzeniami z czerwca 2000 roku przypisano mu jeszcze udział w podwójnym zabójstwie z listopada tego samego roku. Wtedy w klubie Tartak w nowym dworze mazowieckim zginęło podczas gry na automatach, tak tzw. jednorękich bandytach, dwóch gangsterów: szef gangu nowodworskiego, Paweł G. pseudonim Głębik i Krzysztof K. pseudonim Szczurek. Obaj zostali zastrzeleni z broni maszynowej przez zamaskowanych sprawców. Ich ciała trafiło po kilkanaście pocisków. Siła uderzenia była tak duża, że na nic zdała się ochrona, którą teoretycznie zapewniać miały wkłady balistyczne w kamizelkach kuloodpornych ofiar. Obaj nie mieli szans na przeżycie mimo dość szybkiej pomocy lekarskiej. Nieoficjalnie mówiło się, że jeden ze skruszonych gangsterów, zeznających w procesach grup modlińskiej i nowodworskiej, opowiadał potem jak Marek z Marek wspominał egzekucję w tartaku. Miał śmiać się, że przerażona ofiara przed śmiercią wołała swoją mamę. Pomimo takich rewelacji niespodziewanie w procesie sąd uniewinnił jednak Marka z Marek, który zdaniem oskarżycieli również brał udział w obu zbrodniach. Przypomnijmy, że mowa tutaj łącznie o sześciu zabójstwach, których mieli dopuścić się Marek N i Daniel E. Zarówno prokuratura, jak i obrońca Hulia, wciąż przekonującego o swojej niewinności, zapowiedzieli apelację. Obu oskarżonych nie było na sali rozpraw podczas ogłoszenia wyroku. Możliwe stało się, że za Danielem E, skazanym na dożywocie za kilkukrotne zabójstwo, sąd wyda list gończy. Na takie rozwiązanie pozwalają przepisy postępowania karnego, jeśli wobec oskarżonego zastosowano tymczasowe aresztowanie, a ten się ukrywa. Tak działo się w przypadku Hulia. Daniela E policjantom udało się zatrzymać w lipcu 2019 roku. Patryk Schulz